Witam. Co dzieje się w zbiorniku? Po moim powrocie z urlopu pojawiło się cyjanu. Było go trochę przy dojrzewaniu, ale znów pojawiło się na suchej skale, którą dodałem około miesiąca temu. Chociaż spodziewałem się, że coś wyjdzie właśnie na tej skale. Teraz już tak tego nie widać, bo wyczyściłem tą skałę. Glon chyba w odwecie, dodałem bakterii, zrobiłem podmiankę, ograniczyłem karmienie do minimum. Jeszcze zostało kilka sposobów, gdyby było naprawdę źle, ale zobaczymy. Druga rzecz, jaką chciałem Wam pokazać, to co kupiłem w Rosji. Jest to w małym opakowaniu pokarm dla korali JBL-a. W środku mała pipeta jest i po otwarciu zaleca się przechowywanie w lodówce. Czemu akurat ten? Bo był najtańszy i miał dobrą opinię na forach internetowych. Druga rzecz to również wata JBL-a. Wata do prefiltra i filtra, chociaż do prefiltra przede wszystkim. Trzecia rzecz to świetlówki. Jakoś 7 miesięcy mam już akwarium i dopiero będąc w sklepie obudziłem się, że wypadałoby stare wymienić. Chciałem kupić na te same, jakie miałem, czyli Juvela, ale pani w sklepie doradziła mi te właśnie. Chociaż chciała sprzedać mi dwie JBL-a, ale nie było drugiej JBL-a, więc mam Sylwania Aquastar. Z tego, co czytałem na internecie, to właśnie tej Sylwania dużo ludzi nie zaleca. Ale korale rosną. Ma trochę inną barwę, taką jakby różową. Najlepsze jest to, że na drugi dzień po moim powrocie stare świetlówki jednocześnie się przepaliły. Niebieska jeszcze trochę mrugała, biała w ogóle się nie włączyła. Dziwna sprawa. Dobrze, chociaż przepaliły się, bo gdy byłem już w domu. I do tego mój odbójśnik. O, może tak będzie lepiej widać. Trochę się przypalił. I trochę się wygiął od gorąca chyba. Dlatego go zdjąłem i chyba nawet lepiej, bo światło się odbija od tylnej białej ściany i taki fajny efekt jest teraz. No i chyba to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia.